Witaj, Piotrze. Witaj, Mateuszu. Czy jesteś gotowy na odcinek poświęcony ważnemu sakramentowi, sakramentowi pokuty i pojednania na kilkadziesiąt godzin przed Sylwestrem? Oczywiście. Piękny wstęp. Sylwester wypada nam w tym roku w dzień pokutny. Bo w piątek. W piątek, tak. Na ten piątek jest też dyspensa. Takie lekkie wtrącenie i przypomnienie. Przechodzę do rzeczy. Niesamowite zaskoczenie. Czytam katechizm na temat sakramentu pokuty i pojednania. I nie ma tam pięciu warunków dobrej spowiedzi. To jak ty to czytałeś? Nie ma tak wprost powiedziane, jak my się uczymy powiedzmy w drugiej klasie. Ale jak dobrze czytasz, to wszystkie pięć jest. To tak, troszkę ukryte. Tak, tak, są ukryte, są połączone ze sobą, można powiedzieć. Ja bym zaczął od tego, że w ogóle sakrament pokuty i pojednania jest w tych dwóch sakramentach uzdrowienia. I, i to jest też ciekawe, że od razu na początku sakrament tłumaczy, dlaczego nam ta spowiedź jest potrzebna. Dlaczego w ogóle Chrystus ustanowił sakramenty uzdrowienia? Że człowiek jest słaby, ma tą ludzką kondycję, upada i mimo że przeszedł przez te sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego, mimo że karmi się komunią świętą, o której ostatnio mówiłeś ładnie, że jest takim ochronną przed grzechem, Daj nam ochronę, że nam pomaga unikać grzechu i tak dalej, to jednak człowiek upada. Podoba mi się ten obraz zastosowany w katechizmie, że nosimy ten skarb Bożego życia w naczyniach glinianych. Tak. I ta nasza ludzka kondycja, ta nasza skłonność do słabości, ta możliwość popełniania grzechów to jest to gliniane naczynie, które może się potłuc. Czyli jesteśmy narażeni na grzech, jesteśmy narażeni, katechizm to mówi, na takie poranienie. Też mi się podoba, jak katechizm daje taki obraz rany, że to jest rana zadana. Możemy poranić przez grzech siebie, możemy poranić naszą relację do wspólnoty kościoła. Nie doczytałem się, czy to jest poranienie Pana Boga. Bo to jest dyskusyjne w teologii. Czy jest... można zranić Pana Boga? Jest jakieś zerwanie jedności z Panem Bogiem. Jest to ksiądz profesor Stanie? Może tak, że zrywa się więź z Panem Bogiem, rani się tą więź, która jest między mną a Bogiem po Chrzcie Świętym. Ksiądz profesor Stanie mówi, że to jest takie odwracanie się plecami do Pana Boga i dlatego nawrócenie polega na tym, żeby się znowu patrzeć na Boga i nawiązywać z Nim relację twarzą w twarz, która się w stu procentach wypełni, jak już będzie paruzja. To nawiązując do wstępu twojego o tym, że to jest przed Sylwestrem i przed tak naprawdę karnawałem, to tak jakbyśmy szukali już wcześniej, gdzie możemy się uleczyć. No, ale nie zakładamy, że się zranimy. Halo. halo. Dokładnie. Wiesz, ale gdyby czasem. Myślałem o tym, myślałem o tym, czy to jest dobry czas, aby podjąć to rozważanie właśnie przed Sylwestrem. I, i uważam, to jest genialny czas. Tak, bardzo dobry. Dlatego, że pamiętasz. Sumienie u człowieka może być pouczynkowe, że ci wyrzuca, że coś zrobiłeś, ale idealne sumienie, czy super sumienie jest wtedy, jak jest przeduczynkowe, jak jest jak takim znakiem ostrzegawczym. Nie wchodź tam, nie wkładaj rąk do kontaktu, nie dotykaj gorącego żelazka. To Z tego jest większy pożar. Może się oparzyć. Więc rozważanie, czy podejmowanie tematu sakramentu pokuty i pojednania wtedy, kiedy jest dobrze w moim życiu, no to jest rewelacja. Oczywiście. Sakrament pokuty i pojednania nie musi mi się kojarzyć jest tylko troska z drugim. o takie zdrowie, no nie? duchowe. Ja lubię to porównanie do dentysty. Niektórzy Czała się boją do dentysty, no bo niektórzy się boją do dentysty, no. jeśli mają dużo dziur. Bojesz się sakramentu pokuty, jak masz dużo dziur w tej łasce Bożej. Ale niektórzy chodzą do stomatologa. W naczyniu, nie w łasce Bożej, tylko w naczyniu, w naczyniu. A niektórzy chodzą do stomatologa po to, żeby tylko powiedzieć, jest super, jest dobrze, albo coś tam tylko tak lekko odświeżyć, przeczyścić. Więc osoby, które prowadzą Katechizm też tam mówi. Kierownictwo duchowe, które prowadzą takie życie blisko Pana Boga, sakrament pokuty i pojednania traktują jako doskonalenie tego życia. No to tak, bo to by trzeba było od razu podkreślić, może skoro już wszedłeś na ten temat, bo on jest tam do, dopiero pod koniec katechizmu, że takie są jak gdyby dwa podejścia no nie, do, do sakramentu pokuty i pojednania. Jedno to jest takie, że on jest konieczny dla człowieka, który popełnił grzech ciężki, który go odcina od Pana Boga, zrywa tą więź. A druga rzecz to, czy jest potrzeba w ogóle sakramentu pokuty i pojednania w przypadku grzechów lekkich, takich codziennych, byśmy powiedzieli. Nie ma konieczności. No Ale nie warto. Ale warto, właśnie. Katechizm podkreśla, że warto mimo wszystko korzystać, właśnie po to, co Ty teraz powiedziałeś, że to jest takie duchowe wzrastanie. I z perspektywy księdza, jeśli mogę tak się podzielić, sakrament pokuty i pojednania jest takim też miejscem dusz pasterstwa. Tam jest ta rozmowa, no. Serce w serce to nie jest takie mówienie z Ambony, że próbuje do kogoś trafić, albo mówię do wszystkich naraz. Tam jest indywidualna rozmowa. I dlatego to prowadzenie przez sakrament pokuty i pojednania wydaje mi się, że jest bardziej trafione i często bardziej owocne niż takie uczestniczenie w ogólnym. Znaczy jednego, jedno i drugie jest potrzebne, no nie? To, to na pewno. Jeżeli mówimy o tym zranieniu, no to wiadomo, że rani nas. I rani wspólnotę Kościoła i rani tą więź z Panem Bogiem grzech. Tak. Katechizm nam od razu podpowiada, że grzech rodzi się z porządliwości. Tak to nazywa. Ale nie rozwija tego za bardzo. Natomiast podkreśla, że walka z porządliwością to jest nawrócenie. I to jest coś, co jest takim ważnym tematem w przypadku pokuty i pojednania, czyli nawrócenie. A nawet katechizm mówi nawracanie. On rozciąga to nawrócenie nie na czynność jednorazową, ale że my stale jesteśmy w procesie nawracania się. Katechizm tak nas prowadzi dzisiaj, że zanim dochodzi do sakramentu, mówi o dwóch różnych rzeczach. Mówi o pojednaniu i mówi o pokucie. Bardzo szeroko. O pojednaniu, że po chrzcie następuje przez grzech jakieś zerwanie relacji. I teraz, że to musi być naprawione. Musi się dokonać pojednanie. Pojednanie z Panem Bogiem, pojednanie z Kościołem, czasami pojednanie samemu ze sobą. I to wszystko, to pojednanie, to przywrócenie jedności, Przecież my, księża, mamy pełnić posługę jednania. To jest naszym głównym celem. To się właśnie dokonuje przez pokutę. I ta pokuta może być podzielona na wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna to jest przylgnięcie do Pana Boga. To jest takie, że Panie Boże, chcę iść za Tobą. To jest to właśnie uznanie Boga za Boga i że Jego słowo jest godne wiary. No ale nie zawsze. Czasem na przykład ta wewnętrzna pokuta polega tylko na tym, że ja czuję, że zrobiłem coś złego. Boli mnie na przykład, że zrobiłem coś źle. I to już jest wewnętrzna pokuta. Katechizm to wprost mówi, że to jest zbawienny ból, smutek. I że nawrócenie rozpoczyna się w tym momencie, kiedy Pan Bóg pokazuje mi to. I to jest taki fenomen, no nie? że yy, ktoś na przykład mówi tak, że on nie widzi grzechu. I teraz to nie jest problem z tym, że ktoś nie widzi grzechu. Problem jest z tym, że ktoś nie pozwala Panu Bogu, żeby mu pokazał ten grzech. Bóg dał ducha świętego po to, żeby nam przypomniał o grzechu, no nie? To jeżeli mamy takie spojrzenie na pokutę, faktycznie, no to ona się rodzi wtedy, potrzeba pokuty, jak człowiek odkrywa, że zniszczył coś po prostu zerwał jedność. I potem są różne formy tej. A potem są pokuty. te zewnętrzne formy pokuty. No i to jest te, które znamy. Post, modlitwa, jałmużna. W dawnych czasach taką zewnętrzną formą było po prostu pielgrzymowanie. Tak. I uważam, że to zostało zapomniane, że dzisiaj nikt nie pielgrzymuje w celach pokutnych. Raczej pielgrzymujemy, żeby zobaczyć jakieś sanktuarium. Pomodlić się, wyprosić łaskę na tak. jakąś. Ale czy ktoś w ostatnich latach swojego życia pielgrzymował po to, że. Coś w życiu zawaliłem, coś w życiu popsułem, chcę pielgrzymować ten mój trud, ofiarować jako czym pokutny. No chyba Medjugorje dzisiaj jest takim miejscem, gdzie tak ludzie pielgrzymują, bo tam właśnie konfesjonał jest takim centrum potem. Medjugorje jest uznawane za miejsce nawrócenia i modlitwy. No tak, możliwe. Ale nie wiem, czy jest taka intencja tych, którzy się wybierają w drogę. I właśnie to może być fenomen, że czasem może być tak, że człowiek idzie na pielgrzymkę niekoniecznie dlatego, że czuje potrzebę nawrócenia. Może nawet iść z ciekawości. Fenomenem jest to, że taka droga pielgrzymkowa potrafi tak otworzyć na Pana Boga, że jak dochodzi, to wie, że musi wiele zmienić. No katechizm oprócz tych czynów zewnętrznych, które już wymieniliśmy, mówi... O tym, że warto czytać Pismo Święte. Że Pismo Święte też można traktować, czytanie tego pisma w kategoriach czynu pokutnego. Tak, bo nawraca. Wszystko, co nas nawraca, będzie teraz czynem pokutnym. No ale zobacz, to nie jest takie, że za pokutę <coughs> czytasz Pismo Święte. To jest inny wymiar pokuty niż do tej pory sobie uświadamiam. Nie, pokuta nie jest za karę. No oczywiście, że nie. Pokuta jest drogą odwracania się od tego, co się bogaty. Drogą nie nawrócenia. Właśnie dlatego ja mówię, że to jest fenomen, że My się nauczyliśmy innego rozumienia pokuty. A wszystko, co się wiąże z pokutą, z jakimkolwiek dziełem pokutnym, jest po to, żeby się człowiek nawrócił. To ma temu służyć. Jak dajesz jałmużnę, to po to, żeby się nawracać. My myślimy, że po to, żeby zrobić dobry uczynek. Wcale nie. Jałmużna nawraca moje serce to jest czynem pokutnym. Modlitwa też. I dopiero teraz, jak katechizm tak nas prowadzi przez tą pokutę, przez te formy pokuty, to teraz dopiero pokazuje, że jest taki super sakrament, który zawiera w sobie pojednanie, pokutę i że to jest zwykły sposób odpuszczania grzechów. Że to jest zwykły sposób pozbywania się ran grzechu. Odbudowywania. Ja bym tak mówię, powiedział. Mówię, Używam słowa zwykły, ponieważ są jeszcze nadzwyczajne sposoby pozbywania się grzechów. O czym mówiliśmy w takim odcinku: sposoby odpuszczania grzechów. Natomiast tutaj ten zwykły. Taki powiedzielibyśmy najprostszy. Może tak, bo to też warto wiedzieć. No to zbudowany jest na takiej współpracy. Boga z człowiekiem. Boga z człowiekiem, dokładnie. Pan Bóg robi swoje. <laughs> a człowiek przeprasza za to, że nie robił swojego. <laughs> nie, nie, a człowiek też robi swoje. Właśnie o to chodzi, że człowiek musi zrobić coś swojego, żeby to zadziałało. To jest taki sakrament, którym. Pan Bóg potrzebuje tych aktów człowieka. No i właśnie myśmy się nauczyli, że to jest rachunek sumienia żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu bliźniemu. Tak. A katechizm to mówi to samo, ale inaczej stawia akcenty. I pierwsza rzecz, którą katechizm wymienia, to jest żal za grzechy. A w przypisach w drobnym druczkiem mamy, że ten żal dotyczy grzechów dobrze przygotowanych, przeanalizowanych i przypomnianych sobie. Na podstawie dekalogu, kazania na górze, listów apostolskich. Tak, tak. I pokazuje, że rachunek sumienia się robi ze Słowem Bożym. To jest piękne. No nie, że rachunek sumienia potrzebuje Słowa Bożego. Słowo Boże tak nawraca. No i mamy ten pierwszy akt, jak to się mówi, penitenta, czyli żal za grzechy. Czyli przystępując do sakramentu spowiedzi, klękając, dobrze byłoby wzbudzić w sobie taki akt żalu. I już no. tutaj katechizm mówi, że ten żal może być, tak jak my to znamy, doskonały i niedoskonały. No właśnie. Jest żal doskonały. Subtelna różnica. Ale tutaj jest takie zdanie, które mnie powaliło. Żal doskonały, to wiem. Żałuję za grzechy z powodu wielkiej miłości, że zraniłem miłość do Pana Boga. Ale jest też żal niedoskonały, i to do tej pory pamiętałem, że to jest. Lękam się kary za ten grzech, dlatego żałuję. A katechizm mówi jeszcze tak. Uświadamiam sobie brzydotę popełnionego grzechu nigdy o tym nie słyszałem. Tak, bo to jest jeszcze, a, bo to jest jeszcze scholastyka. To co żeśmy już tu kiedyś mówili, czyli Tomasz za chwilę i tak dalej, bo tam gdzie jest dobro jest piękno, tam mhm. gdzie jest zło jest zawsze brzydota. przeciwieństwo piękna. Więc grzech, który jest złem, zawsze będzie brzydki. Jaka jest różnica między tym żałem doskonałym a mniej doskonałym? Żal doskonały może zgładzić nawet grzechy śmiertelne. Właśnie, to jest bardzo ważna różnica. Że jeżeli nie ma możliwości spowiedzi tego sakramentu pokuty i pojednania, bo nie ma księdza, bo nie ma możliwości pójścia do kościoła, bo jestem w takiej, a nie innej sytuacji w danym momencie, to ten żal doskonały gładzi grzechy śmiertelne, natomiast ten niedoskonały nie gładzi. Czyli samo to, że się boję, że nie będę zbawiony, albo że się brzydzę grzechem, który popełniłem, to nie wystarczy. Ten żal niedoskonały nie gładzi grzechów ciężkich, ale przygotowuje do otrzymania tego zgładzenia tych grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. No to wyznanie grzechów. Trzeba mówić księdzu? Nie można Panu Bogu powiedzieć. Katechizm używa takiego obrazu, że jeżeli przed lekarzem się zatai jakąś swoją dolegliwość, to lekarz nie jest w stanie jakoś nam pomóc tej dolegliwości uleczyć. Tego obrazu używa katechizm, żeby uargumentować, że konieczne jest to wyznanie grzechów. Ale czemu? No ja się spotkałem z takim argumentem, że jeżeli grzeszymy, to to nie jest nasza prywatna sprawa. Czy bo chcielibyśmy tak, żeby nasza spowiedź to była nasza prywatna sprawa między mną a Panem Bogiem, ale kiedy grzeszymy, to tak nie jest. Znaczy, to nie jest tak, że grzech jest tylko mno, między mną a Panem Bogiem, bo już na początku powiedziałeś, że zawsze dotyka trzech przestrzeni. Relacji I Pana z Bogiem, Boga, kościoła. i wspólnoty Kościoła, tak. i mnie samego. No nie? Jeżeli dotyka wspólnoty Kościoła, to, to spotkanie z Księdzem w konfesjonale, to jest spotkanie, jak gdyby z tą wspólnotą Kościoła. On jest między Mną a Panem Bogiem w tym momencie, mhm. jako taki łącznik i ktoś, kto. Tam jest nawet katechizm pięknie podkreśla, że jest tym, który przekazuje to Boże Miłosierdzie. Daje to Boże Miłosierdzie, ale też podkreśla właśnie to, że. Ten grzech nie był tylko czymś prywatnym, że to było coś, co zraniło całą wspólnotę kościoła. Jedyna różnica jest taka, że dawniej trzeba było jeszcze publicznie pokutować, tak, tak, tak. a teraz już to się robi w prywatnie. To wyznanie grzechów w sakramencie pokuty i pojednania ma też taką swoją wartość w kontekście naszej pracy nad sobą. Bo jak masz iść po raz enty i po raz enty powiedzieć to samo, no to. Nie, no chcesz tego, nie chcesz tego, no nie, nie chcesz po raz kolejny tego samego mówić. Mówisz sobie tak, muszę na tym jakoś popracować. I być może taka myśl zadziała przed popełnieniem po raz kolejny tego samego grzechu. No na, na pewno jest to wartościowe. No nie? Z tego wynika, że, że to nie jest taki wymysł Kościoła, jakby się czasem może wydawało, tylko że ma to swoje podstawy w takim i teologicznym rozumieniu grzechu, Potem odpuszczenia tego grzechu, i właśnie w takim psychologicznym trochę podejściu człowieka do tego, że jednak wyznaje to. Jest też coś takiego, że kiedy coś nazywamy, kiedy coś mówimy, kiedy mówimy to przed kimś drugim, to możemy lepiej kształtować nasze rozumienie grzechu, lepiej potem szukać drogi uwolnienia się od tego. Czasem jest nawet tak, że, że jest grzech, my się na nim skupiamy. A na, tak naprawdę źródło jest gdzie indziej, i dobrze, jeżeli jest ktoś, kto nam pokaże, że to gdzie indziej trzeba pracować, a nie tutaj, no nie? Tak jak lekarze czasem. Jedni leczą. Yy, skutki, skutki. A trzeba leczyć przyczynę. A trzeba leczyć przyczynę, no nie. Nie każdy lekarz sięga gdzieś tam do przyczyny i nie powoduje takiego pełnego uzdrowienia. A tutaj, właśnie ten ksiądz, który jest w konfesjonale, może pokazać, gdzie jest przyczyna grzechu. Więc bardzo potrzebne. Trzeba też za katechizmem powiedzieć, że takim obowiązkowym wyznaniem jest wyznanie grzechów ciężkich. Oczywiście. I grzechy lekkie, no nie musimy się spowiadać z grzechów lekkich, ale katechizm mówi, że jest to dla nas pożyteczne i gorąco zalecane. Następny punkt w tych czynach penitenta, czyli spowiadającego się, to jest zadośćuczynienie, czyli naprawienie tego zła. No bo to tak nie jest, że coś się zrobi nie tak. Wyspowiadam się i po sprawie. Ukradłem ci stówkę, Oddaję wiesz, powiadam się. A stówkę tak przepuszczę. No nie, to tak nie działa. Nie. Właśnie trzeba naprawić zło. Jeżeli się wyrządziło konkretnemu człowiekowi, to trzeba to naprawić. Jeżeli w wspólnocie kościoła, to też trzeba to naprawić. Albo przynajmniej starać się, bo czasem no, jest taka sytuacja, i może się zdarzyć, że jest grzech, którego się już nie da wprost naprawić, to wtedy trzeba w jakiś inny sposób. Zadziałać, żeby coś dobrego zrobić. W tej materii pamiętam, najgorsze są grzechy języka, jakieś obmowy, kłamstwa, bo to naprawić jest bardzo trudno. Dokładnie. Ten przykład, nie jak? To jest wymyślony przykład, jak ksiądz kazał oskubać jakąś kaczkę i pierze rozrzucić po całej wiosce. Teraz to iść, pozbieraj, No nie da się. No tak samo jest z plotkami. No i potem jest na koniec pokuta. Jeszcze jest szafarz sakramentu pokuty i pojednania. No to wiadomo, kto jest szafarzem. Biskup. I pomagający mu prezbiterzy, o ile dostali od niego zgodę tak. na szafowanie tym miłosierdziem Bożym w tym sakramencie. No ale na przykład, jeżeli jest ksiądz, który nie dostał zgody, albo któremu zabrano zgodę na spowiadanie... To może wyspowiadać tylko w niebezpieczeństwie śmierci. A to dobrze, to jeszcze jedno trudne pytanie. Czy są takie grzechy, których ksiądz może nie odpuścić? Są, są grzechy które są y, zarezerwowane w Stolicy Apostolskiej, bardzo często związane z ekskomuniką, ale wtedy warto o tym wiedzieć, że z reguły w każdej diecezji y, biskup albo papież nawet wyznacza księży, którzy mogą te grzechy odpuszczać. Zawahałem się, bo takim księdzem, który może, to jest misjonarz miłosierdzia, tak. albo co do niektórych spraw księża spowiadający w sanktuariach. Dokładnie. Mają często takie przywileje. No tak, no i kończy się y -y. tym, czym żeśmy zaczęli, <grym> czyli pokutą. Tą taką nakładaną przez księdza w konfesjonale. Czyli jaki czyn konkretny pokutny musisz wykonać, żeby ten sakrament dopełnić jakby? Ona najczęściej ma charakter symboliczny i nie jest to nie należy tego rozumieć w kategoriach kary za te grzechy, które przed chwilą wyznałem. No to już właśnie mówiliśmy, no nie? że pokuta ma inny charakter. No nie, Że to, co daje ksiądz na pokucie, to jest po to, żeby nawracać człowieka. Ale tam też katechizm trochę więcej mówi o tej pokucie. Że czasem ta pokuta powinna być związana z rodzajem grzechów, że ma pomagać człowiekowi wzrastać potem w tym, co dobre, czy też unikać danego grzechu. Więc ona może mieć bardzo różny charakter. A może być na przykład taka pokuta, która się kompletnie nie wiąże ze słowem pokuta? No tak na przykład. Kiedyś też słyszałem jakąś anegdotę, że ktoś bardzo dumny dostał za pokutę kupić papier toaletowy, bo nigdy w życiu tego nie robiła. A nie ja już. słyszałem na przykład takie coś, że mąż dostał za pokutę zabrać żonę do kina, albo na dobrą kolację. I to nie jest kara. I to nie jest kara. <sum> <sum> Ale żeby dobrze rozumieć, no nie, że ta pokuta, którą ksiądz zadaje, ma nas prowadzić do czegoś dobrego, no nie, że ona jest dawana. Najczęściej modlitwa, bo chodzi o to budowanie więzi z Panem Bogiem. No i wtedy dopiero jest to, jak już odchodzę z konfes od konfesjonału, to są skutki sakramentu pokuty. Owoce. Co się stało ze mną? Wiele osób daje świadectwo, że towarzyszy im wtedy takie uczucie uniesienia, takiej duchowej radości. Albo takiego pokoju w sercu. Pokoju w sercu. I katechizm też o tym mówi. Też pokazuje, że może towarzyszyć temu sakramentowi taki owoc. Ale takim najważniejszym owocem jest... Pojednanie z Panem Bogiem. Przez Dokładnie. które odzyskujemy łaskę. Pojednanie z Kościołem. Darowanie kary wiecznej, spowodowanej przez grzechy śmiertelne. Taką karą wieczną jest właśnie to odcięcie od Pana Boga, to że no, prosta droga do piekła wtedy. Darowanie przynajmniej częściowe kar doczesnych, a kary doczesne to są skutki nieuporządkowania w nas. To są skutki grzechów. To jest zawsze skomplikowane. Ja lubię scholastykę, <laughs> ale tutaj to jest. Te kary doczesne i. To jest takie bardzo, bardzo skomplikowane czasem. Ale to ma sens. Ma sens, tak. Bo jeżeli ktoś bardzo długo popełnia ten sam grzech, to ma nawyk, ma skutek. Tak. I teraz poradzić sobie z tym nawykiem, z tym, z tym skłonnością w ciągu jednej spowiedzi jest bardzo trudne. Ale czasami spowiedź daje taką łaskę: że zrywasz z nałogiem w jednej chwili. To się wydarza. Kolejny taki skutek duchowy to jest pokój i pogoda sumienia, pociecha duchowa, pogoda sumienia. I wreszcie wzrost sił duchowych do walki jaką musi prowadzić Chrześcijanin. No, i tutaj na przykład jest sens pierwszych piątków miesiąca. Bo nam wtedy co miesiąc ten sakrament dodaje sił do walki, no nie? Czasem dzisiaj zapomniane praktyki. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że katechizm w całości wspomina te słowa, które no my, księża, nazywamy formułą rozgrzeszenia. Tak. Rzadko się to zdarza. Chyba pierwszy raz, kiedy, kiedy katechizm cytuje dokładnie słowa udzielania sakramentu. Nie pamiętam wcześniej, żeby były tak wprost Nie, pokazane. formuła rozgrzeszenia. I to jest ta modlitwa, którą kapłan wypowiada, kiedy my już usłyszymy od kapłana żałuj za grzechy. On się troszkę tam prostuje w konfesjonale, wyciąga tę dłoń nad penitentem. Ten gest wyciągniętej dłoni też jest bardzo ważny. I wypowiada słowa: Bóg ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna i został ducha na odpuszczenie grzeł i tak dalej, i tak dalej. Warto sięgnąć do katechizmu, żeby sobie te słowa przemodlić tak po prostu. Żeby mieć świadomość, jaka łaska tak naprawdę dokonuje sakramentu pokuty i pojednania. Bo tam jest pokazane, skąd się bierze ta łaska miłosierdzia Pana Boga. I kilka kartek dalej. Katechizm myślę, że w ramach ciekawostki albo, albo takiego pokazywania, jak to się kształtowało w historii Kościoła, mówi o liturgii bizantyjskiej. I mówi, że w liturgii bizantyjskiej jest wiele formuł rozgrzeszenia. I przytacza jedną z nich: fenomenalna: Bóg, który przez proroka Natana przebaczył Dawidowi, gdy wyznał on swoje grzechy, gdy wyznał, który przebaczył Piotrowi, gdy ten gorzko zapłakał, i grzesznicy, gdy łzami obmyła stopy pana, który przebaczył celnikowi i synowi marnotrawnemu, niech ten sam Bóg, przeze mnie grzesznika, przebaczy także tobie w tym życiu i przyszłym, niech cię nie potępi, gdy staniesz przed jego straszliwym trybunałem. Ten, który jest błogosławiony przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ten straszliwy trybunał to jest. Mocne. Mocne. Naprawdę. To jest bardzo mocna formuła. Warto znać, warto wiedzieć, jak to brzmi mocno. O jaką stawkę idzie w sakramencie pokuty i pojednania. To nie są przelewki. I przypomina mi o tym moja książeczka z pierwszej komunii świętej. Mam ją dzisiaj z sobą. Taka czerwona okładka. Może więcej osób ją miało kiedyś w swojej historii. Była tam modlitwa Związana z żalem za grzechy, i ostatnie zdanie. Matko Boża i Matko Moja prowadzi mnie do konfesjonału. Wiem, że teraz o każdą myśl moją będą walczyć szatan i aniołowie. Z tą świadomością tak. <grych> tego, jaka walka toczy się wtedy, kiedy człowiek się nawraca, zwłaszcza w sakramencie pokuty i pojednania, i chce podejść do kratek konfesjonału i tam wyznać swoje grzechy, z tą świadomością życzymy dobrego Sylwestra. I karnawał. Niech ten nowy rok takiej pracy nad sobą, pozytywnie rozumianej pokuty przybliża nas do Pana Boga. Amen.